Cześć! Cherry bawi się z psem, stąd ta poza, jakby co. Chociaż wygląda, jakby witała się z kimś tak z góry. O Boże, powinnam zacząć od tego Patryka z tymi, <grym> z tymi policzkami, ale stwierdziłam, że ile można na ekranie początkowym i końcowym dawać żarcie. Ja jestem taka napchana pizzą teraz, żebym nie spojrzała na tosty. A Tina nam się tutaj ładuje. Nic jej nie będzie. Patrykowi chyba też nie z tą grypą. No w każdym razie Willow dzisiaj urodzi. Ona poszła do pracy, mimo że ma brzuchol, bo dosłownie jej się... O, oh, hey Bentley. Bo jej się brzuch zrobił w momencie, kiedy miała zakolejkowane już pójście do pracy, więc autonomicznie po prostu poszła do pracy. I tak mogłaby sobie pójść na piechotę albo jechać samochodem. Nie musiała koniecznie mieć wolnego. Nie chcę tam pogra w te gry. Cherry, co to za pląsy? Chcesz z żoną coś zrobić? No już możesz. Już możesz, już nie musisz pląsać. To nieważne. Patrykowi w ogóle muszę zmienić włosy trochę mm, i wiek. Wiek mu muszę też zmienić, bo ja sobie wcześniej wymyślałam, że on będzie młodszy od Willow, ale jednak stwierdziłam, że skoro on jest na dziesiątym poziomie kariery, kiedy on zdążył być tym mistrzem złoczyńców, no nie? Jakby może zamiast od, on chyba o dwa lata młodszy jest w tym momencie, jak ja zmieniam mu ten wiek, no to może niech jednak będzie o dwa lata starszy, odejmę mu te cztery dni. Cztery. Teraz on ma 32 lata, a Willow 30. No a on się do nas wprowadził dobre kilka dni temu, kiedy był jeszcze tak. No, był tak mocno po dwudziestce, no to okej, okay, niech mu będzie, że może od wczesnego wieku był w jakimś gangu czy coś i się w, w, wspiął po prostu na szczyt tej kariery. Tylko, że on też nie ma za bardzo co robić. No, chce na przykład gotowania się nauczyć. Ma sens w sumie do y, tostów z serem, chcę lepsze tosty z serem po prostu robić. A, i miałam mu zmienić włosy, dlatego że on ma y, takie różowawe. No i stwierdziłam, że okej, okay, no może se poeksperymentował trochę z jakimiś kolorami przez jakiś czas, ale chyba wolałabym, żeby on był taki legitnie rudy. No ta fryzura ma kilka odcieni, on wcześniej miał inne też, on nie miał tych różowawych wcześniej. On miał chyba, chyba te, te jasne to na pewno nie, temu chyba najbardziej pasują. Jak się zastanawiam, czy w ogóle mu tej fryzurę może nie zmienię kiedyś. Już mu się wypłukał kolor. No i wszyscy chorzy już oficjalnie teraz. Myślę, że Lili, jak em, tak szyje, to albo, no bo chce zdobyć punkt umiejętności jakikolwiek, ona już nie ma teraz pracy, w sensie jest na emeryturze, em, nic nie, nie musi konkretnego robić, więc w związku z tym szyciem można by było jej zrobić albo em, technikę, albo kreatywność, nie? Jako, że techniki ma mniej i szybciej się nauczy, to i to, to dam. Tak już mi chodzi po głowie teraz, żeby tego Patryka może kiedyś na kulinarną karierę przebranżowić. E, będzie musiał chyba logiki trochę się nauczyć? Chyba logika tam jest, nie? Ehm, oczywiście gotowanie plus kreatywność i chyba do tego jeszcze logika. Chociaż tak sobie myślę, że kurde, sprzątanie byłoby lepsze do kulinarnej kariery, a na pewno sprzątanie nie jest do kulinarnej kariery. No ale kurde, jak się pracuje jako kucharz, to też trzeba umieć trochę się sprzątnąć, stanowisko prasy. Jeśli do naukowej kariery jest sprzątanie, to dlaczego nie do kulinarnej? z drugiej strony logika pewnie jest, idzie za tą logiką, hehe, że no, trzeba, trzeba pamiętać przepisy, no nie? Zapamiętywać. Że gdzieś tam logika się może trochę kojarzyć właśnie z jakimś takim zapamiętywaniem faktów, nie? Że sobie em, rozciągasz umysł po prostu, żeby, żeby faktycznie jak najwięcej... Em, tego pamiętasz tylko, że jeśli to jest na zasadzie, że musisz grać w szachy, żeby zdobyć tę umiejętność, to jest tak trochę gorzej. No chyba, że jeszcze przy tym się uczysz jakoś tam organizacji czasu i w ogóle takiego taktycznego podejścia do gotowania. W restauracji jednak presja czasu jest dosyć duża, więc to też się przydaje. Dajcie znać, czy macie jakąś jeszcze inną interpretację tego, dlaczego akurat logika. Ogólnie też taka umiejętność rozwiązywania problemów może się przydać, nie? Nawet w, w opisach niektórych stanowisk w kulinarnej karierze jest też to wspomniane. Właśnie zaczęłam myśleć nad imieniem i tak sobie pomyślałam, że opowiem wam bardzo abstrakcyjną, dziwną anegdotkę z mojego życia. Na naszym podwórku w Łodzi to było takie podwórko, wiecie, przy kamienicy, beton, szalala. Tam rosło przy trzepaku takie drzewo którego ja nie byłam w stanie zidentyfikować po liściach ani nic, nie mam pojęcia co to mogło być za drzewo już nie pamiętam teraz jak te liście wyglądały, tego drzewa już tam nie ma, zostało wycięte przy remoncie kamienicy to było takie dosyć młode drzewo które chyba samo się tam zasiało ono y, dosłownie miało takie mm, beton, bo wyrastało z, taki, z właśnie z jakby wśród betonu i jeszcze jakby z budynku prosto, no nie po prostu typowa dzika roślina i z jakiegoś powodu moja koleżanka i sąsiadka stwierdziła, że to drzewo jest Jakieś szczęśliwe, bo to jest jakieś takie dziwne drzewo, co nie wiadomo skąd się wzięło e, i nie wiadomo czym jest. Nie miało nigdy żadnych owoców ani żadnych jakichś takich wiecie no charakterystycznych, jak w, na klonie są te noski. Nic, po prostu oprócz liści totalnie nic na tym drzewie nie rosło. Może ono było za młode na to jeszcze, ale dzisiaj miałam sen, że się okazało, że to drzewo to jest mandarynka. Bo ostatnio po prostu kupuję mandarynki i to chyba dlatego. Dzisiaj zjadłam dwie. Więc... I, I jak jadłam te mandarynki, to mi się nie przypomniał ten sen. Teraz dopiero. Jak pomyślałam o drzewie, to teraz dopiero mi się przypomniał ten sen. Ale to było dziwne. Tego drzewa kurde, 10 lat już chyba nie ma, a mnie się nagle przyśniło, że się okazało, że to mandarynka. Nie mam pojęcia. O Boże, ty już rodzisz? Ja jeszcze nie mam imienia! Bo gadałam o drzewie. Ale wiesz, to tak tematycznie. Hmm, jest chłopak na start. Na rudość jest bardzo, bardzo duża szansa, ale Willow ma jakieś geny recesywne, których nie znamy. Więc może być różnie. To wygląda jak kopia Willow w sumie. Um, nie jestem do końca pewna, jakie chcę, żeby było to dziecko. Oprócz tego, że chcę, żeby to był chłopak. Tu mam pewne obawy, że cała morda będzie po Patryku. W sumie on ma też granatowe oczy. I Willow też ma granatowe oczy. Oni mają kolory te same, tylko kolor skóry się różni. Chyba bym próbowała dalej. No, a to jest drugie mieszanie, więc będzie kopia osobowości. A szkoda, bo znowu chłopak i teraz pewnie będzie 15 dziewczyn. Nie, dobra, znowu jest śniady chłopak. To tego chyba se wezmę. Tutaj nie ma dużego wyboru, jeśli chodzi o kolory, a jeśli chodzi o twarz, no to wiadomo, może być różnie. Miejmy nadzieję, że się wymieszał. On nie ma dużej szansy być zrzędliwy z tych rodziców, ale jak będzie, to w sumie będzie śmiesznie. Nie będę tego sprawdzać. Nazwę go large nie jak ten z rodziny Adamsów bo tam to się prze u to jest large i ja oglądałam dosyć dużo od nowej rodziny Adamsów na Fox Kids czy czymś e, i tam na niego mówili large e, i ja do dosyć niedawna dosłownie się chyba ze 3 lata temu dowiedziałam, że ten lokaj ich nie miał na imię Large, od tego, że jest duży, bo on jest taki długi, wysoki. Tylko, że on się nazywa Lurch od jakby pochylania się, wychylania. To jest takie, to jest taki czasownik, co ma wszystko wspólnego z chyleniem się jakimkolwiek, przechylanie, wychylanie i tak dalej. Large to jest też takie no, tak jak w piosence anti -hero Taylor Swift, tak? Lurching towards your favorite city, pierced through the heart, but never killed. Tam jest slowly lurching towards your favorite city, że jako ta, jak taki potwór po prostu się wychyla za hory, z horyzontu gdzieś tam, jakaś taka wielka postać, no nie? To jest na takiej zasadzie. Więc tam to się przeprzez U, jakby co. A to, bo się rozgadałam o rodzinie Adamsów, oczywiście, to jest modrzew. Large tree. Można powiedzieć, że jest large tree i że jest large tree. Myślę, że działa całkiem nieźle jako imię. To będzie Large Roth, czy nie? Czy Morris? Nie wiem jeszcze tego, bo oni nie są po ślubie. Jeszcze nie wiem, które nazwisko będzie, ale wydaje mi się, to nazwisko Morris jest fajne, ale jednak Roth, no jakby fajnie by było zachować jednak nazwisko takie, co już było w tym otoczeniu, no nie? Tam miastowego nazwisko to zawsze się może powtórzyć. Dobra, gdzie to miało mieć pokoik? E, chyba tutaj, gdzie jest ta siłownia. Bo Lili już jest stara baba, to ona już i tak nie będzie ćwiczyć, nie chce, popływa w basenie. Czy ja to będę w takim razie wszystko sprzedawać? Czy, czy może komuś dam to do wyposażenia? Może gdzie inny? Może do garażu bym to dała? Sprzęty do ćwiczeń w garażu? W sumie w tym garażu i tak nie ma. Nie, jest podjazd, ale nie ma żadnego samochodu tutaj, więc podjazd mogę usunąć po prostu i tak tam nic nie stawiam. I tutaj w tym garażu będzie nawalone jakichś maszyn, jakichś mat do ćwiczeń. Wszystko po prostu. Jak ktoś chce poćwiczyć, to niech się idzie do garażu. I tutaj oczywiście jakaś kałuża. Na jaką umiejętność dziecięcą by ci rodzice stawiali? Na charyzmę pewnie najbardziej. Charyzmę i kreatywność. Patryk nie ma w ogóle prawie charyzmy, jeden punkt. Ale są otwarci, bardzo i są popularnościowi, więc yy, faktycznie na razie jakiegoś króliczka mu tutaj kupię. Na później. Może takiego lilkowego. Okej, okay, Patryk jest leniwy, więc będzie jadł i jadł tego tosta. On jest świecący, więc on się stanie gruby chyba już teraz? Nie, jest tak na, na granicy, ale chyba troszeczkę nad jeszcze. Kwestia czasu. Aha! Musiałeś koniecznie obudzić się i wstać o trzeciej w nocy, żeby się pierdnąć po tym toście? No wiem, że się objadłeś dosyć ostro, ale. Nie mogłeś przez sen się spierdzić po prostu? Ludzie tak robią. W ogóle zrobiłam sobie st straszną rzecz tym nazwiskiem tego dzieciaka. Bo ja najbardziej w angielskim nie lubię tych słów, które mają dużo L i R. Large Roth. Large Roth. Spróbujcie sobie to powiedzieć. Z, ta z takim miękkim akcentem 15 razy, large roth, large roth large roth, large roth <tak>, tak naprawdę z twardym to chyba jeszcze trudniej large roth la la large roth large roth <tak> nie da się dobrze, że nie będę pełnego jego nazwiska używać za często takie zlepki słów jak Really Relatable Lyrics, albo Rarely Reliable, albo Brief Reflection. O jezu, to jest tak straszne dla mnie do wymawiania. bo Cherry to jeszcze pracuje, ona chce wyjść na szczyt tej kariery. Mm, to jest też jej pragnienie życiowe. No, w biznesie no to w zasadzie do usranej mogłaby pracować. I takie jeszcze ma mocne pragnienia bieżące na ten temat, i ja w ogóle jej je zablokowałam. E, więc już niech sobie ten ostatni awans dostanie. Pewnie dostanie, jak zwiększyłam szansę na awansę teraz. Już myślę, że może troszeczkę za wysoka jest, może ją odrobinkę obniżę. Jeszcze testuję. W ogóle, aha, no bi, zaraz umiera ze za starości, a się nigdy nie nauczyła na dworze sikać. I chciałam właśnie powiedzieć, że ona już tak niezbyt długo bi, not to Bee zaraz. Kurde, nawet nie, nie wiem, czy nie zaraz, zaraz, za godzinę. Może jeszcze dwa dni ma, bo psy chyba żyją 34 dni. Um, akurat u zwierząt to są konkretne liczby. To, to, się, to się jak najbardziej da przewidzieć. Trzeba tylko pamiętać, ile one żyją. A, no tak, dzieciak. Takie coś istnieje. A, Patryk na. Okej, okay, na 17 idzie dopiero do pracy, więc oni się tak idealnie wymijają, więc mogą się po prostu dzielić um, tymi obowiązkami. No, właśnie, kurczę, jednak. 33 w takim razie. Muszę sprawdzić, czy może nie ma jakiejś maleńkiej wariacji w tym. No niestety, nasza bi odchodzi, nasz pół chao Chyba czałczało, chao Golden Retriever jakiś to jest. Ogrodniczka nawet się przejęła, Boże, pewnie to był pies, który jej przeszkadzał w pracy. Jeszcze Rockwell przyszedł. Pa pszczółko. Boże, przerażające są te, te duchy psów i kotów. A, tutaj dzieciak na ziemi oczywiście. Abyś na przykład nie moczył się teraz w wannie na Golasa, tylko odłożył go i może, no nie posprzątał to, bo sprzątaczka to zrobi. Lili, a zrobisz mi? A nie zrobisz mi, bo ty jeszcze nie umisz. Dobra, to zrób mi taki normalny, normalny ciuch z gry. Jeszcze nie ten customowy. Um, w ogóle muszę sobie fixa zainstalować na um, te rzeczy dla małych dzieci, um, właśnie te customowe, te śpioszki takie, um, bo one są jakieś takie wgniecione na klatce piersiowej, nie? I, I właśnie wiem, że na to jest fix, ale ciągle zapominam go wrzucić. Uszyj dla niego może, może to? I będzie miał od razu ciuszek. Napiszę sobie larcz, że to jest. Nie będziemy musieli kupować, babcia uszyje. <laughs> Ten strój złoczyńcy jest świetny po prostu. Cześć, kochanie! No i limuzynka. Czy to znaczy, że Willow wróciła też limuzyną? Bo to jest ten sam, który pod niego powinien przyjechać? Hmm, ciekawe. Patryk jej załatwił, że ten jego szofer po prostu będzie po nią przyjeżdżał też do pracy i ona taka szpanuje tam. Dobra, trzeba wszystkie ciuchy, które zrobiła dać do szafy. Wiecie, że ja już do końca nie pamiętam, jak to było z tymi drzewnymi imionami. W sensie, wiem, że to przez Oleandra, bo w linii simoroślowej chciałam mieć roślinne imiona. I jak Oleander z Zandrem zaadoptowali Elma, ogólnie zaadoptowali dziecko, no to dałam mu na imię Elm, e, dlatego że poszłam w takie motywy drzewne, tylko że z nazwiskiem Seng to tak współgra śmiesznie. Ja, nie, ja chyba nie miałam tego wtedy na myśli, no nie? Wiśnia Sęk już nie brzmi aż tak, ale Cherry ma imię tak, no jakby po drzewku owocowym. O Boże, tu nie może być głośnika! Tam dziecko próbuje spać! A w ogóle to dziecko to już można postarzyć. A o której Patryk przychodzi? O jedenastej. No dobra, on to potrzymaj chwilę tego dzieciaka, poczekamy. Hej, Pierce. Może dla Patryka w karierze kryminalnej to będzie na rękę, żeby zmienić nazwisko. W sumie, tak sobie myślę teraz. Dobra, jak wygląda ten dzieciak? Jak Willow, ale nie do końca? Znowu góra po ojcu, dół po matce? Możliwe. Jakoś się wymieszał, nie jest kopią. Niech mu będzie. A co, ja się będę. Gaz ap I już tam, wnosić go gdzieś. Oczywiście garnitur założył. Tak, ma te piękne oczka Patryka. Boże, dziękuję. Te rzęsy do nieba. Może być. Jak dla mnie ta twarz Orlando Bertino em, też no ten nos z tymi ustami bardzo współgra, więc może i dobrze, że nie wymieszały się em, jakby dwie różne rzeczy tutaj, no nie? Chyba pójdziemy w te kręcone włosy Willow. Szkoda mi to tracić. Ona właśnie ma taką afroteksturę. O kurde, o kurde! A może taką czapulkę. Ej, w sumie on będzie miał ten strój taki z zielonym trochę. Mogę mu dać tę czapulkę, ale będę musiała mu. Do innych strojów. No, tylko jak będą go kąpać, ewentualnie, pewnie jakaś głupia fryzura mu się zrobi. A tak to wszędzie ma po prostu tę czapulkę. Nie mam chyba fryzury, która może temu jakoś odpowiadać jako bez czapulki. To jest za krótkie. To jest przesada. Ewentualnie takie dready mogę mu dać. Dobra, niech ma do wszystkiego czapulka. Co? On się będzie w wizytowy stój w ogóle przebierał. I spać będzie też w tej czapce. Po prostu może uznajmy, że on tę czapkę bardzo lubi. Boże, jaki słodziaczek, nie mogę. O, pragnienie o tym, żeby rozmawiać o tostach z konkretną osobą. Nie ma problemu. Nie, nie hobby, tylko to. Chociaż zbliżone tematycznie. O, no, fajnie, fajnie. Chyba, chyba nie, nie udało się. Nie liczy się jako rozmawianie, jeśli Sim nie jest zainteresowany. Kto awans? Cherry. Dobrze, szczyt kariery. Spełnione pragnienie życiowe. Wreszcie. Będzie mogła może odpocząć trochę. No, teraz ma trzy dni wolne, więc. Nawet nie, nie muszę na emeryturę jej wysyłać. No nie wyślę jej na pewno zaraz po awansie, więc y, jeśli już to może jakoś tak, jak będzie już taka superstara, już jak już będzie niezdolna do pracy, dosłownie, to dopiero wtedy ewentualnie może pójdzie na emeryturę. Zastanawiam się, czy będę jakiś ślub tutaj robić. To miało, miało być tak na luźno, na zasadzie, nie wiem, może jak będą mieli pragnienie, ale pewnie nie będą mieli, więc też um, szukam takiego momentu, kiedy wszyscy będą mieli na przykład wolne, albo będą mogli wziąć wolne um, i to będzie taki na spokojnie dzień, kiedy, kiedy będzie można um, po prostu to zrobić. Ale myślę, że oni mogą wziąć ślub, jak ich dzieciak już będzie większy, na zasadzie, że teraz to się musimy dzieciakiem zajmować, nie mamy czasu na takie rzeczy, nie? A jak on pójdzie do szkoły, już będzie tak i bardziej samodzielny, to spoko, można pomyśleć. O, Lily chyba dostała złotą rangę, tak jest. Jeszcze jedno z jej ostatnich marzeń. No dobra, jak dzieciak jest głodny i w miarę ma resztę ymm, humoru spoko, to można mu dać mądre mleko i nauczyć go chodzenia i będzie z głowy. No, jeszcze Willow da radę. Chyba jej nie opadnie, zanim mu poda. A, bo ten już poszedł tam karmę, oczywiście. No, psa już nie ma, więc w sumie. Co się ma zmarnować? Ja to zjem. Nikt tutaj nie ma nawet drugorzędnej rodziny, więc absolutnie nikogo nie obchodzi ten dzieciak. Bawi mnie to trochę w sumie. Babcie mają go gdzieś, rodzice mają go gdzieś. Nikt nie ma pragnień na temat tego dzieciaka. Obawy ewentualnie? Okej. Okay. O, dobra. Zrobimy capture. Chwila. Czy on dostał 55 tysięcy? Nie tak miało być. A to pewnie jeszcze była taka karta, co było 50-50 dosłownie w tych szansach. O Boże. Senko Klimki oficjalnie, że to są teraz Senki w sumie, Senki 2. To jest, nie wiem czy nie, najbogatsza rodzina w tym momencie. Oni ogólnie majątku mają no takie 200 tysięcy na luzie, nie? ale wydaje mi się, że główne Senki mogą mieć więcej. Sprawdzę później, ale generalnie sęki, sękowie ogólnie, wszyscy, którzy są spokrewnieni z sękami, e, mają strasznie dużo hajsu. No ale jakby nie patrzeć, ta rodzina zaczyna też dosyć bogato, no to jest nawiązanie do ćwirów, jakby nie patrzeć, więc muszą mieć jakiś hajs. Hej, Oxalis. A czego tu szukasz? A, dobra, w śmietniku pewnie będziesz grzebał, bo śmietnik jest po drugiej stronie zaraz z ogrodu, tak jest. Czy ja właśnie przed chwilą nie powiedziałam, że oni są najbogatszą rodziną, a ten przyszedł ich w śmietniku nie, grzebie? Nie, nie, nie. Może szuka śmieci, które go zainspirują do stworzenia rzeźby, albo coś. Ale nie, nic tam nie ma. Chodzi po domach w wstąpi i szuka inspiracji. Nauczyłeś się tego chodzenia? Nauczyłeś się dobrze. To spać. Lili, a nie lepiej było się na poduszce jednak położyć głową, a nie stopom. tutaj ten zły, ten, zły pajac w ogóle pod tą kanapą skitrany A, kąpię się też w czapce. Jak Troj z Aurora Skies. Willow, a nie chcesz może śniadania zjeść? Piratko? Ty jesteś z sęków, a nie z herbatników. Willow ma dzisiaj wolne. W ogóle wszyscy mają oprócz Patryka dzisiaj wolne. E, a Patryk idzie dopiero na popołudnie, więc wyślę ich na randkę. Może na randce im się po pojawi pragnienie zaręczenia się chociaż. O, z już. Już nawet nie zauważyłam kiedy. Oho, barabara w samochodzie. Randki Simów, którzy mieszkają już ze sobą, zawsze się kończą tak samo, szczególnie jeśli na parceli jest samochód. No i to jest zawsze dobry sposób, żeby ich uszczęśliwić. Hej, Parsley! Okej, okay, jeszcze jedno barabara, bara, bara, dobrze, ale sobie punktów narobią, niepotrzebnych nikomu. No i chcą tylko mieć randkę marzeń. Nic innego im się nie załączyło, więc yy, zakończ randkę. I tyle. Humorek poprawiony, ten jak zwykle gotowania chce się uczyć, po staremu. A, no i oczywiście o serze. Porozmawiajmy o serze. Ona przynajmniej chce go słuchać. I właśnie taką osobę trzeba sobie znaleźć, która będzie was słuchać, jak będziecie jej ględzić o serze. No i to już będzie tutaj tura. Oczywiście Larcz w następnej turze już będzie dzieckiem, już będzie dorastał. Trzy dni jeszcze mu zostały. A, no tak, kwiatki. I będziesz tak je stawiał bez końca teraz. Patryk, wy, wystarczy już. O. Ale ładnie napisałem, sam sobie przeczytał. To sprzedamy. Jak nie jesteście jeszcze zmęczeni, to może gorące pocałunki na łóżku. Pan jest taki szczęśliwy, że mogę mu to na później niby zostawić, ale w sumie. Dobrze zawsze mieć jakieś takie jedno pragnienie, nawet małe, zablokowane, takie, które można spełnić praktycznie w dowolnej chwili. W razie gdyby ten sim jakiś taki nieszczęśliwy się zrobił w którymś momencie, czyżby gotowanie? Oczywiście, że tak. No i po tych pocałunkach już stwierdził, że tylko ser. O, nauczy się straleczka chyba. O, jeszcze nie. No dobra, to w następnej turze dokończymy to i jeszcze mówienia go nauczymy. To teraz idę do tych pierwszych sęków. Ojej, zdechły robowicz przy żywych rybkach. No, plumeria dopiero co się urodziła, więc ona dobre trzy tury będzie tym małym dzieckiem. Dużo z nią nie trzeba robić, więc przez większość czasu pewnie nie będę nawet pamiętać, że ona tu jest. A Clover myśli o śmierci Heliantusa, no nie? Tak. Smutne sprawy. Maryla jest potwornie niezadowolona z życia, no ale mąż jej dopiero co umarł, więc. No, ona w tej turze na pewno będzie już odchodzić, tylko nie jestem pewna, czy za dwa dni bardziej, czy za cztery dni bardziej. Nie wymaksuję jej raczej umiejętności przez tyle czasu. No może się ewentualnie techniki próbować uczyć tych jeszcze czterech punktów, ale słabo to raczej widzę. Um, może pobloguj sobie faktycznie o majsterkowaniu, o wadliwej Tinie możesz post napisać. Kurczę, przypadkowo zrobiłam robota, który jest trochę zbyt samoświadomy. Poskakać na skakance też zawsze możesz, nie ma problemu. Wiecie co? Tak pomyślałam, że może tę amforę to bym tutaj pierdzielnęła. No nie w tej łazience. Ten stoliczek to i tak jest taki wypełniacz bardziej. Oni tam rachunki kładą co i raz, co najwyżej. A to było też na kubek do kawy, nie? Ale czy ja sobie nie zainstalowałam tego moda, że odkładają jakoś mądrzej te kubki? Albo jeśli nie mam, to sobie zainstaluję. Ja sobie czasami teraz nawet zapisuję w em, zeszycie o modach, które mam, mam zainstalować, bo mi się akurat w trakcie rozgrywki przypomina o tym i wtedy nie mogę tego zrobić. No dobra, musimy sobie pewnie zrobić jakąś imprezę w wykonaniu Clover, może nawet więcej niż jedną. Oksalis, o, Oksalis chce y, imprezę zorganizować, to może dzisiaj. On nigdzie nie pracuje, Robowicz to tam nie chce, idzie do pracy, kiedy chce, nie musi uczestniczyć. Marilyn jest na emeryturze już, więc możemy sobie dzisiaj te imprezy zrobić. I Clover spróbuje sobie zrobić więcej najlepszych przyjaciół. Ona sobie może jeszcze też zaprosić sama em, jakichś tam innych ludzi. Em, no, z Masonem najlepiej byłoby próbować, ale to nie będzie jeszcze dziesięciu Cameron też jest blisko, a tak to nie, nie za bardzo. A ja raczej stawiam też na Simów, którzy mieszkają w innych rodzinach, więc w sumie fajnie by było, gdyby ona podzwoniła do jakichś ludzi, z którymi jeszcze nie ma za bardzo relacji. W sumie Michelle niedługo dołączy już do kwitnących wzgórz, więc z nią też się może spróbować zaprzyjaźnić. Um, jeszcze nawet zanim Bazyl tam ją wprowadzi do siebie, to w sumie będzie całkiem sympatyczne z jej strony. Długo nie pogada, ale niech do tej Michelle chociaż zadzwoni. Um, no, obawiam się, że ona może być w pracy teraz, chociaż jest środa. W gastronomii oni, oni mają w środku tygodnia często wolne. O, jest! I nie wiem, czy oni nie mają na dziesiątą. Od dziesiątej do czwartej chyba hości pracują. Plumerię możemy najwyżej nauczyć um, tej kołysanki, albo no, jakieś tam inne pragnienia i też pospełniać. O, dobra, teraz Marilyn chce się nauczyć różnych tych życiowych um, umiejętności. A Robowicza to w ogóle muszę obudzić, żeby on do roboty poszedł. Tak, nauka przeciwpożarowa jest najbardziej zbliżona gdzieś tam do jej zainteresowań, bo jak ona roboty robi, no to teoretycznie no w samej grze to się nie dzieje, ale teoretycznie mogłoby się coś podpalić, no nie? Mogłoby być jakieś spięcie. I przy majsterkowaniu jest też ten, ten, ten stół tam z torem pociągowym, i on akurat może się podpalić, oni tego nie mają. Ale rzeczy związane z majsterkowaniem zawsze mogą jakieś tam ryzyko pożaru mieć. Tylko że ona się zesra. A bo ona jest chyba chora. Co ty ga? <śm> nie! Poruczniku! Ja go ciągle wyłączam i on się ciągle spóźniał do tej pracy, Boże. Aż myślę, że tego nie wczytać, bo w sumie dużo nie zagrałam. Przyszedł, a oni stwierdzili: Nie, już w ogóle dzisiaj to nawet nie otwieramy drzwi, w ogóle spadaj stąd. No dobra, trudno, niech tak będzie. No, on i tak tutaj się bardziej przyda, żeby obowiązki wykonywać. Możemy naprawdę zwolnić tę sprzątaczkę i niech Robowicz po prostu ma co robić. Dobra, wiesz co, Clover? Zwolnij tę sprzątaczkę. Papa, pa. Bardzo nam się pani przydała, ale już nie. Do widzenia. O, jakieś ziemniaczki zrobił. No, znowu gotował niepotrzebnie, ale przynajmniej zrobił ziemniaczki customowe, które sobie ostatnio zainstalowałam. Ja też czasem takie robię, a jakie dobre mi wychodzą. No dobra, w pół do czwartej myślę, że możemy organizować tę imprezę. Widzę, że Oxalis nie ma jakoś dużo wspólnych znajomych z Clover, więc Clover mogłaby nowe znajomości zawrzeć na tej imprezie. Tak się dogadali, on stwierdził, zrobiłbym imprezę, a ona, o, to pozapraszaj takich ludzi, których ja jeszcze dobrze nie znam. To ja sobie przyjaciół nowych zrobię. I idzie ekipa. Sami faceci jedna baba. A, bo Jenna była jeszcze zaproszona, ale nie przyszła. Jenna to mogłaby sobie Clover oddzielnie zaprosić, ale ona już jest nią przyjaźni, więc. Aha, mm, tak. <grymne> Postawmy na nowe znajomości, tylko może niech oni wszyscy wejdą tutaj. Wyjmijmy jakieś jedzenie z lodówki. Te ziemniaczki może w sumie. To takie dobre na imprezę, bo można sobie nałożyć, ile się chce tych ziemniaków. No nie, nie trzeba każdemu wydzielać jakby porcji. Um, to jest trochę jak chipsy, tylko lepsze <grymne> i ciepłe. No prosto z lodówki to nie takie ciepłe chyba, ale oni wyciągają z lodówki takie parujące, więc może tak być. No i elegancki, kurczę, posiłek. Znaczy same ziemniory, więc to w sumie węglowodany trochę potasu, jeśli nie wypiekł się cały. <grym> Czy ja nie powiedziałam właśnie, że lepsze niż chipsy? No dobrze, no każdy ma prawo mieć różny gust, to ja, ja to szanuję. Dlaczego Clover ma z Kelvinem rodzinny pocałunek ratunku? Co senki mają wspólnego? No dobra, Szpadel, Georgia. Coś tam widzę. Okej, okay, Clover jest prawnuczką Szpadla. A Kelvin jest prawnukiem Szpadla. <grymka> Jeśli mają wspólnego pradziadka, to, to to są second cousins, tak? To, to nie jest takie dalekie pokrewieństwo. Tylko, że no Oleander był taki przybrany temu um, szpadlowi, i też Georgia jedna była adoptowana. Akurat adopcja nie powinna specjalnie mieć znaczenia tutaj, no bo to jest nadal pokrewieństwo, tak? Już tutaj nie rozdzielajmy jakby, czy dziecko adoptowane jest gorsze od biologicznego, no nie? Um, tylko pod względem takich połączeń biologicznych, no to, no to jak, powiedzmy, że jakiś tam sens to ma, ale ogólnie no to raczej no rodzina to rodzina jakby, nie? I tak samo w sumie Oleander dla Szpadla też no, był synem zwyczajnie. Więc tak, oni są kuzynami drugiego stopnia. E, dobrze. E, albo nie. Nieważne. Zagadałam się. A tu czekała na ten telefon. No miała Tina do mnie zadzwonić, a on mówi nie, nie, nie może podejść do telefonu. A Marla takie serio? Może chciała się skonsultować, dlaczego jest z nią wszystko nie tak? E, a, a, a kto to? Heliantus. E, czy możemy na przykład go stąd zabrać? Możemy uznać, że to pogrzeb. Nie! Chyba nie przenosiłam tego grubo, dlatego, że na Marylę czekałam, ale tak stał na środku tej jadalni. O, no, jeszcze jeden dzień został. Jeszcze tylko troszkę. Eee, a co to za łaskotki? Co to za łaskotki? On ci babę zabrał, ty, czekaj. <grym> nie ma łaskotek. Ja go nie zrobiłam furious? Powinnam go zrobić furious. Make me furious with this sim! Make me właśnie. Kurde. Przecież tu konflikt. Ja miałam to zrobić pewnie i zapomniałam. A, może iść do pracy! Jak śmiesz mnie łaskotać! Po tym wszystkim, co zrobiłeś! Może zrobiłam i może już mu przeszło, ale myślę, że powinien być dłużej zły. Dobra, Clovera tu nie ma teraz płakania, tylko gadanie z umą. Gadanie z Parsley. Macie takie podobne roślinne imię. Proszę się częstować ziemniaczkami, zanim się ze Chwila, moment. Dlaczego plumeria jest taka nieszczęśliwa nagle? Czy przeniesienie grobu jej dało... A może miała obawę, żeby imprezę zrobić? Bo czasami przeniesienie grobu daje Simom mm, wspomnienie o śmierci tego Sima, bo tak jakby doświadczyli jej wtedy, ale to tylko się dzieje wtedy, kiedy nie mieli wcześniej tego wspomnienia. A Heliantus umarł, jak ona już była na, świe na świecie, bo specjalnie to tak zrobiłam. Więc... Tak, tutaj jest w ogóle jeszcze impreza rodzinna. No, wydaje mi się, że coś innego jej się po prostu spełniło. Jakby małe dzieci mają tak ten wskaźnik aspiracji specyficzny, że jakąś maleńką rzecz tylko spełnią i już może być cały czerwony. A, no to impreza widzę, że się przeniosła do sypialni Oksalisa i potańcuwa. To jeszcze łaskotki i już będzie zadowolona. Dobra zabawa. No, Clover sobie tak troszeczkę znajomości zrobiła. Z Silasem trochę się polubiła, z Parslim. Z Umą chwilę pogadała i z Kelvinem. Będzie do nich dalej dzwonić. A, ale Uma została. To gadajcie sobie. Dobra, Marilyn trochę szczęśliwsza się zrobiła. Trochę szczęśliwiej umrze. A, no i kto jest bogatszy w końcu? No nie, no, ci Sękowie są bogatsi. Oni mają takie 240 tysięcy. O! Nie dokończyła nawet robota. Ale, że umarła przy warsztacie? Idealnie. Jeszcze w ogóle wlazła w niego. No dobrze, Marilyn, Najwyższy czas. Nie no, ona nie żyła jakoś super długo. Umarła tylko dwa dni po Heliantusie, a była o 10. 12? O 12 lat młodsza od niego. Więc o 10 dni krócej żyła. O Boże, i dziecko znowu nieszczęśliwe. To w ogóle nie było sensu robić tych pragnień jej. Bo niżej już nie może zejść i tak. No, i nauczyła się. To teraz mi poczytaj. Właśnie tak patrzę skąd nagle film się włączył. A to Alina przecież. Myślę, że w piąteczek, piątunio, można by było znowu zrobić imprezę. Matko Boska, dziecko, idź po prostu na dwór. Siedź tutaj. No, śpiewaj sobie, bardzo ładnie. Ona powinna mieć jakieś zabawki na dworze. Najlepiej to ten stolik do rysowania jej dać. Aha, Alina nie jest zaproszona na tę imprezę, tylko tak się przyszła, ale. A, dobra, skoro impreza, to ja sobie wyciągam chipsy, ok? Clover, już myślałam, że z Robowiczem idziesz robić barabara z acr ale nie, bo Robowicz się teraz ładuje. Się, ciebie, nie! Nie powiedziałam tego. Dobra, zezwolę na to chwilowo, żeby się dowiedzieć z kim. Takie coś tutaj. Próbuje się dziać. Z Patrykiem? Boże, już myślałam, że z Patrykiem. Ej, ale Patryk to by były jaja w ogóle, nie? Nie no, kurde, z Patrykiem. Pff, czy wy macie chemię jakąś w ogóle? No, macie. Ale wy się prawie nie znacie. No, on teoretycznie nie jest oficjalny. Chociaż nie wiem, jest. Ma stałą sympatię z Willow. O Boże. Czy Patryk to będzie w ogóle drugi złoczyńca kwitnących wzgórz zaraz po Lornie? Ale jaja, no dobrze, skoro tak. Clover to taka, kurde, nie wiem, pixie girl jakaś taka, no nie? Chyba w ich oczach czy coś, bo ona jest naprawdę atrakcyjna dla wielu mężczyzn tutaj, przecież tam Gallagherowi odbiło na jej punkcie i w ogóle. Okej, okay, gorące pocałunki, widzę, że już były. Widzę, że oni tak, w ogóle tutaj impreza trwa, goście czekają, aż organizatorka się nimi zainteresuje, a ona w ogóle... Jakby miała cały czas na świecie. Nie wiem, co o tym myśleć. No, nie chciałam tego zabraniać, Hamsko. No, bo okej, okay, może się coś dziać, ale. Wow. Ale para. Clover lubi grubych. A... Słyszałam to. Słyszałem to. A on dopiero co stał się gruby od tych tostów. Mój ideał. <ścoughs> nie. O mój Boże, no wiosna, no. Uderzyła im do głowy. Dobrze, że Willow tu nie ma. Dobra, Clover, jak ty chcesz mieć dobrą imprezę, ja wiem, że już ci podbiła relacja dosyć mocno z tym Patrykiem, więc pewnie i tak będzie dobra zabawa. No jest dobra zabawa w tym momencie. Ale wiesz, fajnie by było innymi gośćmi się też zająć. Na przykład z Masonem. Sobie wreszcie zrobić najlepszego przyjaciela. A Patryk sobie poszedł telewizję oglądać i patrzeć na gości i słuchać o czym gadają. Nic się nie wydarzyło. Jeszcze w ogóle chwila. Chwila. On chyba lubi senkowe dziewczyny, czyż nie? Kim jest Willow dla Clover? Jest um, różnica pokolenia między nimi. One są e, jakby first cousins once removed, coś takiego. Um, w sensie Clover jest siostrą, cioteczną Cherry, a Willow jest córką Cherry. Czyli ona jest taką jej powiedzmy ciotką. Taką daleką ciotką. W ogóle Clover to jest o tyle starsza od Willow. Tutaj nie, nie, nie jest dziwne, że jest różnica pokolenia między nimi, bo jest z 20 lat różnicy między nimi. Okej, okay, teraz Clover trochę będzie szczęśliwsza. Patryk nie ma z tym nic wspólnego, bo jej się impreza udała. No, Patryk może być jednym z tych Simów, który będzie jej najlepszym przyjacielem prędzej czy później. To w ogóle było jej pierwsze barabara, także ona sobie akurat Patryka do tego wybrała. No ja jej wcześniej zabraniałam w sumie... Robić, w sensie, no, ona nie, nie, nie była jakaś aromantyczna czy coś takiego, no bo tam z Galegerem się całowała, z, Robo z Robowiczem się całowała. Może chciała tego doświadczyć w swoim życiu. Może nie jest świadoma, że Patryk jest partnerem córki jej kuzynki i ojcem jej dziecka jeszcze do tego. O, ile zarobiłeś już na obrazach, Oksalis? Pięć tysięcy. To nie tylko na obrazach, chyba. Czy on miał jakąś robotę wcześniej? Nie pamiętam nawet. Czy on był kiedykolwiek gdzieś zatrudniony jako nastolatek? No nie widzę tutaj nic takiego. Widzę, że kelnerka wyrzuciła na niego tacę i kelnerka ma identyczną mordę jak Jenna Benson-Ray. I nawet kolor włosów się też zgadza, normalnie bliźniaczka. Czyli tylko na obrazach zarobił w takim razie. W sumie 5000 ma sens. Jak on teraz po 500 sprzedaje, to, to tak. Plumeria. Czy potrzebujesz instrukcji, jak się używa kredek? Czy to dlatego, że te klocki są porozrzucane i ona tam papieru nie może rozłożyć? Nie rozumiem. No bez kitu. A nie możesz z innej strony? No nie, zawsze z tej samej będzie szła. Jeden malarz w tej rodzinie wystarczy, spokojnie. Na pewno masz inne talenty. O Tina do Robowicza zadzwoniła. No hej, ona to się tak potrzebuje konsultować. Wiesz, nie, nie dodzwoniłam się do Marilyn i już zdążyła umrzeć, to może ty mi powiesz. No dobrze, i to już jest tura w tej rodzinie, więc jak mam tutaj wszystkich, to już to wykorzystam na ekran końcowy. Tutaj i tak tylko jedna osoba śpi, więc nie muszę koniecznie dogrywać do rana. I jeszcze zobaczymy, jak ta historia z tym Patrykiem się potoczy. W ogóle tak mnie to wzięło z zaskoczenia, że nie wiem, co się dzieje. Zadzwoniła do niego dwa razy, żeby się zaprzyjaźnić, a tu nagle jakieś barabara, no. Mają prawo do podejmowania swoich decyzji czasem. Czasem im czegoś nie zabronię. Wydaje mi się, że następnym razem wezmę się już za podmienienie twarzy Danielowi, bo postanowiłam jednak to zrobić. I nie tylko jemu. To będzie chyba interesujący odcinek. I jak zwykle. Dziękuję bardzo za że go oglądanie. I widzimy się w następnym. Pa! I don't even know her. But I feel responsibility to do what's upstanding and right. It's kinda like a code, yeah. And you've been getting closer and closer and crossing so many lines.